Cześć, witam Was w tym smutnym materiale, w którym będę chciał Wam udowodnić, że za marny niebieski banknot można poskładać peceta, który udźwignie pokaźny arsenał gier, a dużą część tych gier odpali nawet Full HD. Nie będą to gry pokroju cyberpunka, ale będą to gry znane i cały czas chętnie odpalane. Materiał został podzielony na dwie części. Część pierwsza to zestaw za 50 zł, część druga to wariant ulepszony, na który trzeba wydać w granicy 500 zł. Zapraszam do oglądania. Na szybko jeszcze kilka ogłoszeń. Wszystkie części są używane. Nie licytowałem, kupowałem jedynie za z góry określoną cenę. Interesował mnie jedynie sprzęt sprawny, co za tym idzie nie kupowałem rzeczy o stanie nieznanym, czyli nie oszukujmy się, niedziałających. Do ceny końcowej nie liczę wysyłki oraz ceny systemu operacyjnego i gier. Jeszcze informacje odnośnie cen. Zawsze pokazują autentyczną ofertę i nie uda się Wam znaleźć większości tych podzespołów w takich cenach, a na pewno nie w jeden dzień. Musicie wiedzieć, że ja szukam tych części tygodniami. Materiał ma jedynie udowodnić, że da się poskładać peceta w zadanym budżecie, ale z pewnością nie będzie to łatwe. Jeśli chcecie składać taki zestaw, to traktujcie ten materiał jedynie jako drogowskaz, bo ja przy każdym podzespole, jeśli jest taka możliwość, to szukam wersji najtańszej. Wy nie musicie. Na przykład pojemność dysku twardego nie wpływa na wydajność, więc nie przeznaczam na ten cel funduszy, ale ktoś, kto chce mieć podobnego peceta i na nim pracować, grać, już musi. Tak samo może to wyglądać z obudową. Ja chętnie wezmę taką za darmo, aby mieć więcej pieniędzy w tej zabawie na inne podzespoły, ale ktoś składający zestaw będzie wolał kupić jakąś nowiutką albo mniej podrapaną czy brudną i tak dalej. Okej, do rzeczy. Czy w ogóle możliwe jest poskładanie peceta, całego kompletnego peceta w budżecie 50 zł? Raczej nie. Albo byłoby to bardzo trudne, a efekt końcowy i tak byłby kiepski. Trzeba zatem zapomnieć o składaniu od podstaw i skupić uwagę na OM-ach. Co jednak wybrać? Przecież jest ich tak wiele. To w zasadzie proste. Najszybciej znajdziecie dobry zestaw, szukając jedynie pod kątem maksymalnej obsługiwanej ilości RAM-u. Jeśli max to 2 GB, omijajcie. Jeśli max 4, można rozważyć. Jeśli max 8, jesteście pod dobrym adresem. To dlatego podzieliłem ten materiał na dwie części. W drugiej przekonacie się, że warto było szukać modelu, który w przyszłości będzie mógł być rozbudowany o dodatkową pamięć. Mając już upatrzony OM, który może i ma tylko 1 GB RAM-u, ale pozwala osadzić 8, sprawdzacie dalej, m.in. czy posiada PCI Express. Zwykle te mniejsze modele mają okrojoną specyfikację, np. udany Dell Optiplex 755 w aż trzech wersjach posiada PCI Express i obsługę 8 GB RAM-u, ale w jednej, tej nazwanej USFF, obsługuje jedynie 4 GB i nie posiada pożądanego slotu. Składając zestaw za tak niewielkie pieniądze jak 50 zł, nie możemy wydać wszystkiego na bazę. Należy szukać czegoś w okolicy 30 zł, aby starczyło na dalszą rozbudowę. Tak więc po wielu tygodniach udało mi się ustrzelić okazję. Skąpe ogłoszenie mówiło o kompie z P4 bez dysku. Po równie skąpym zdjęciu rozszyfrowałem, że chodzi o coś z Mobo Gigabyte'a GAQ35M-S2. Chwila spędzona na stronie producenta i już wiedziałem, że to jest to. Po dokumentach, jakie dostałem z wybranym OM-em, wiem, że pracował swego czasu w banku, który reklamowała kiedyś ta pani. Nieistotne. Oczywiście w zestawie nie było dysku. Nasza baza to IBM ThinkCenter... chwila. IBM nie stosował według mojej i internetu wiedzy płyt Gigabyte'a. W dodatku sticker WinXP, a płyta w OM-owym kompie obsługująca 8 GB, to mało prawdopodobne. Po odpaleniu okazało się, że ten P4 to tak naprawdę Pentium, ale model E2220. Czyli ktoś wymienił bebechy tego ThinkCenter na coś lepszego.
Dla mnie to dobra wiadomość, a dla Was wskazówka, że czasami trzeba też sprawdzać zdjęcia. Bo bywa, że sprzedający się na tym nie znają i wpisują w tytuł oferty to, co są w stanie wyczytać z obudowy. Czyli jak zobaczycie kiedyś ogłoszenie w stylu komputer mode.com, to warto się temu przyjrzeć bliżej. Trafiła mi się naprawdę dobra okazja, bo najtańsza oferta na płytę główną, jaka się tutaj znajduje, szczęśliwie w zestawie z dokładnie takim samym procesorem, to 80 zł. Okej, mamy dobry start. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Dodam jeszcze, że w zestawie był 1 GB pamięci RAM, nagrywarka DVD oraz stacja dyskietek i kabel LPT. To ostatnie mnie zdziwiło, głównie dlatego, bo kabel był przykręcony do portu i spakowany do transportu. Dziwne. Oprócz wspomnianych atutów, mamy tutaj jeszcze m.in. chipset Q35 Express, 6x SATA, 6x USB 2.0 z tyłu, jedno małe złącze PCI Express i obsługę szerokiego wachlarza procesorów z FSB 1363 MHz. Procesor, choć był w zestawie, to zostanie zastąpiony innym. Ten E2220 to dramat i pokażę Wam to w dalszej części. Na zamiennik procesora wybrałem Core 2 Duo E8400, a wydałem na niego zawrotną kwotę 5 zł. E8400 pojawił się na półkach sklepowych na samym początku 2008 roku. Procesor posiada dwa rdzenie, dwa wątki i został wykonany w litografii 45 nm. Taktowanie wynosi 3 GHz przy FSB 1333 MHz. Pamięć cache drugiego poziomu to 6 MB, a TDP oszacowano na 65 W. Soket procesora to 775, CPU będzie chłodzony stokowym coolerem, który był w zestawie z bazą. Kwota za dysk twardy, jaką doliczam do ceny końcowej, to 4 zł. Znalazłem ofertę na 80-gigabajtowego WD-ka. Bez problemu znajdzie się taki dysk w podobnych pieniądzach. Ja podpinam coś większego, bo gier jak zawsze cała masa. Kolejna gwiazdę występu, czyli kartę graficzną. Sytuacja nie wygląda dobrze. Aby myśleć o odpalaniu nawet prostych indyków, musimy skupić uwagę na modelach z minimum 512 MB pamięci wideo. Tylko, że w portfelu zostało nam 10 zł, a jeszcze nie kupiliśmy RAMu. W dodatku ogranicza nas niskoprofilowa obudowa. Grafiki szukałem bardzo długo, głównie dlatego, bo nie chciałem dodawać do zestawu za 50 zł takiej samej grafiki, jaką dodałem w innym klipie o kompie za 50 zł na innym kanale. Jednak po tygodniach szukania i śledzenia ofert poddałem się i z przekonaniem stwierdzam, że składając tak budżetowego grata, nie da się kupić lepszej karty graficznej niż HD 5450, znanej też pod nazwą HD 6350. Kartę można zdobyć za śmieszne 3 zł, a bez specjalnego szukania za 5 zł, czyli niewiele. I nie bez powodu karta jest taka tania. Bo jest to typowa grafika, która miała wyświetlać Windowsa i niewiele więcej. Wariant, który jest ogólnie dostępny na Allegro, to model produkcji Della z pamięcią 512 MB. Są jeszcze modele z 1 GB i 2 GB, ale są nieproporcjonalnie do możliwości droższe. Taktowanie pamięci wynosi 800 MHz, a sama pamięć jest typu GDDR3. Zegar bazowy rdzenia wynosi 650 MHz. Karta wspiera API DX11, co jest dobrą wiadomością i czymś wręcz niespotykanym w tym budżecie. TDP to mniej niż 20 W, co jest kolejną dobrą wiadomością. Powiedziałem przed chwilą, że karta ma w zasadzie dwie nazwy. Otóż z jakiegoś powodu modele 6350 pod nowymi systemami są widziane jako modele 5450. Czy ma to jakieś znaczenie dla użytkownika? Nie, bo na papierze są to identyczne grafiki. Ta sama architektura TerraScale 2, ten sam proces technologiczny, te same zegary, obsługa tych samych API i tak dalej. Cenowo również to samo. Jak widzicie, w zestawieniu Tech Power Up oba modele są na równi. Warto mieć na uwadze, że te tanie wersje omawianych Radeonów mają zwykle złącze DMS-59. Konieczne jest więc wykorzystanie przelotki, ale to niewielki wydatek. Bardzo chciałem, aby w zestawie znalazły się 4 GB pamięci i szybko okazało się, że jest to niewykonalne. Postanowiłem więc przekroczyć budżet o skandaliczne 2 zł. I sztukując kostki w trzech ofertach, poskładałem 3 GB. Jeden, przypominam, był już w zestawie. Nie jest to optymalna metoda zakupu RAMu, ale wy nie musicie się z tym tak cackać. Po prostu skupcie uwagę na modułach 2 GB. Tak, aby w przyszłości dołożyć więcej, jeśli płyta na to pozwala. 2x2 GB DDR2 800 MHz w dualu
to wydatek rzędu 40 zł, ale w przeszłości udało mi się znaleźć taniej. Ja wykorzystam to, co mam. Mamy już wszystkie komponenty, cena za cały zestaw to 52 zł plus koszta wysyłki. Jak wspomniałem na początku, RAM i dysk to najtańsze warianty, bo pilnowałem się, żeby nie przekroczyć za bardzo budżetu. Każdy, kto składa taki zestaw, powinien kupić dysk SSD oraz RAM w modułach po 2 giga. Ok, sprawdźmy zatem, co udaje się wycisnąć z tych skromniutkich podzespołów. Zaczynamy od Cinebencha R15. Ten Pentium E2020, który był w zestawie, uzyskał 95 punktów. Po zmianie na E8400 widzimy niezłą poprawę, 163 punkty. Dla porównania, w pecetach za 100 i 200 zł, które składałem na kanale, wyniki wyglądają tak. Test pojedynczego rdzenia E8400 dał wynik 85 punktów. Naturalnie warto byłoby podkręcić odrobinę CPU, powiedzmy z 3 GHz do 3.16, tak do wartości procesora o stopień lepszego, czyli E8500. Niestety, w BIOSie brak opcji do podkręcania, a po użyciu programu setFSB i po podbiciu zegarów o zaledwie kilkanaście MHz pojawiał się niebieski ekran. Więc OC procesora nie wchodzi na tej płycie w grę. W teście Cinebench R20 w multi mamy 359 punktów, w single 187. To dobry moment, aby wspomnieć, że popularne Xeony, np. E5450, nie działają na tym MOBO. 3D-markowy Firestrike odpala się z kartą, jaką tutaj mamy, ale program zaznacza, że jest to nieodpowiedni test dla tego GPU, bo posiadamy jedynie 0,5 GB z wymaganego 1 GB pamięci wideo. Wynik to 243 punkty, czyli bardzo mało. Podkręcę zatem kartę i nie zamierzam tym razem jej oszczędzać. Jak się spali, to jestem Miłosława w plecy. Przeżyję. Ten proces trwał dłuższą chwilę i nie będę was tym zanudzał. Przeskakuję do sprawdzonych wartości, które nie zawieszały kompa i nie powodowały żadnych gliczy. Zegar bazowy z 650 podbiłem do 800 MHz, a pamięć z 800 do 950 MHz. Po kilku minutach furmarka i po sprawdzeniu ponad 60 gier, wszystko śmiga. Po ponownym odpaleniu testu Firestrike uzyskujemy 289 punktów i co ciekawe, przy okazji udało się pobić rekord świata przy użyciu combo E8400 i karty 5450, który wynosił 287 punktów. Przechodzimy do gier. Kolejny raz nie skupiam się na udowadnianiu wam, że nic się tutaj nie odpali, a na pokazaniu, co da się tutaj uruchomić i przy jakich ustawieniach. Przyznaję jednak rację sceptykom mówiącym, że bezpiecznie jest założyć, że nie jest to maszynka do grania, bo nie jest, z kilkoma wyjątkami. Oto one. Zaczynamy od przyjemnego indyka Bad Nord. Rozdzielczość Full HD, detale na maksa i widzimy przedział klatkowy 50-60. W Deadlight jest gorzej, 720p, ustawienia graficzne na samym dole i skromne 25-40 klatek. Na poprawę humoru FTL. Full HD i klatki liczymy od 300. Aha, dla porządku dodam jeszcze, że cały gameplay został nagrany zewnętrznym graberem, bez wpływu na ilość klatek. Brigador pozwolił jedynie na 720p i detale minimalne, wynik to od 30 do 40 klatek. Butcher, co nie dziwi, działa tutaj w Full HD przy stałych 60 klatkach. Aby bawić się na tym PC-cie świetnym Insight, musimy zjechać z rozdzielczością do 1024x576. Uzyskamy wtedy przedział 25-40 klatek. Football Manager 2020 działa w 1920x1080, ale aspekt 3D gry musi być ustawiony na jakość niską, co oznacza olbrzymie skalowanie. Udaje się wtedy utrzymać klatki na grywalnym poziomie, a takie scenki 3D nie są w grze zbyt często używane. Częściej widzimy takie oto widoki i gra działa wtedy z klatkami w przedziale 30-50. Trzecia część Alien Breed działa tutaj w 720p i przy minimalnych detalach widzimy 30-70 klatek. Call of Duty Modern Warfare 3 ma tendencję do działania dobrze na słabszych sprzętach i tutaj też pręży muskuły. Full HD, detale na sam dół, klatki skaczą od 50 do ponad 100. Turmoil ustawiony na 1920x1080 wyświetla się z klatkami w przedziale od 30 do 60.
Tutaj dodam ciekawostkę. Otóż na koniec roku 2020 sprawdziłem, w jakich grach mam nabite najwięcej godzin na Steamie i Turmoil był w pierwszej trójce. Polecam więc tytuł wszystkim. Idealna gra na 10-minutową sesyjkę i powrót do pracy. 720p i najniższy profil graficzny to wszystko, na co możemy sobie pozwolić w Dirt Rally. Wyniki z benchmarku to średnio 52 klatki, w dołku 38, w szczycie 75. W Celeste opcji do ustawiania nie ma i chyba nie są potrzebne, bo w Full HD mamy stałe 60 klatek. Bioshock Infinite nie zachwyca wydajnością na tym blaszaku. Podczas benchmarku przy minimalnych opcjach graficznych w 720p widzimy skromny klatkaż w przedziale 24-40. Teraz pokażę Wam trzy gry, które doczekały się swoich remasterów. Baldur's Gate 2 w ulepszonej wersji działa tutaj w Full HD. Klatki odbijają się od 28 do 30, czyli do maksimum, na jaki pozwala tytuł. Remaster Red Alerta jest niestety niegrywalny, bowiem niezależnie od rozdzielczości, gra trawiona jest irytującymi mikroprzycięciami przy względnie niezłym framerate. Największe zaskoczenie to remaster Drugich Komandosów. Ten slideshow, który widzicie, to gra ustawiona na 1152x648, jakość detali na minimum i wyłączony anti-aliasing. Z pewnością powodem kiepskiego framerate'u jest ten filtr, który zamazuje swastyki. Żartuję, jeśli nie wiecie, to informuję, że remaster został ocenzurowany, m.in. usunięto swastyki. Przy okazji dodam, że mam na liście to do materiał o cenzurze gier na rynku niemieckim, więc kiedyś pojawi się u mnie taki klip. Lecimy dalej. Barony nie posiada opcji graficznych oprócz rozdzielczości, którą ustawiłem na Full HD. W rezultacie widzimy od 60 do 80 fpsów. Bez większych nadziei i z czystej ciekawości sprawdziłem Genshin Impact. Cóż, w 720p plus solidne skalowanie i przy najniższych detalach gra wyświetla się z klatkami w przedziale 30-50 i tylko sporadycznie spada do kilkunastu. Darkest Dungeon działa w 1080 przy domyślnych ustawieniach, a klatki utrzymują się w granicy 30-60. Xenonauts, niezależnie czy na widoku mapy czy podczas potyczki, działa tutaj płynnie i to w Full HD, utrzymując klatki w przedziale 30-60. Częściej bliżej górnego pułapu. Painkiller Black Edition przy wysokich i Full HD wyświetla się z prędkością 25-60 fpsów, czyli zjechanie z detalami nie będzie złym pomysłem. Renegade Ops nie daje opcji graficznych do zmiany, więc ustawiłem 720p i gra pokazała przedział klatkowy 30-45. Cuphead działa chyba na wszystkim, bo tutaj działa w Full HD z klatkami w przedziale 30-60, częściej bliżej górnej granicy. Pathway, choć nie wygląda na wymagający tytuł, to najwyraźniej takim jest, bo pozwolił jedynie na 720p i minimalne. Rezultat to jedynie 25-50 klatek. W Crashlands rozdzielczość Full HD i stałe V-synkowe 30 fpsów. Po tym, jak dobrze MadRunner radził sobie na PC-cie za 100 zł, postanowiłem sprawdzić go i tutaj. Grywalne ustawienia to rozdzielczość 1152x648 i minimalne detale. Pozwoli to cieszyć się rozgrywką z klatkami w przedziale 20-50. Druga odsłona Torchlight śmiga na tym skromnym blaszaku w Full HD przy detalach średnich. Klatki balansują w przedziale 30-40. XCOM ustawiony na średnie detale i rozdzielczość 1280x720. Gra balansuje na granicy płynności 20-40 klatek, ale jako już nie jest to dynamiczny tytuł, jest to akceptowalne i z detalami zjeżdżać już nie trzeba. Thimbleweed Park bez niespodzianki, 1920x1080 i V-synkowe stałe 60 fpsów. Lonely Mountains Downhill przy najniższych opcjach graficznych w 720p jest całkiem grywalne, widzimy 30-40 klatek. Factorio na mapie, gdzie dużo się dzieje, przy rozdzielczości Full HD i niskich, ale nie najniższych detalach, widzimy przyjemne 40-60 klatek. LEGO Władca Pierścieni pokazał przedział 30-40 klatek przy detalach nisko-średnich i w rozdzielczości 1280x720. Fez nie robił problemów nawet w Full HD. Klatki nie spadały poniżej 40 i dobijały do 80. Aby uzyskać skromny przedział klatkowy 25-50 w Hello Neighbor, musiałem zjechać z detalami na sam dół i ustawić kosmicznie niską rozdzielczość 633x356,
Na upartego da się grać. Burnout Paradise, ale nie remaster, pozwolił ustawić nawet rozdzielczość Full HD i detale średnie. Gra działa wtedy z klatkami od 25 do 50, a że tytuł raczej szybki, zjechanie z rozdzielczością wskazane. W Prison Architect nie ma opcji do zmiany i jak to zwykle bywa w tytułach, które takich opcji nie mają, nie są one wcale potrzebne, bo nawet w Full HD gra działa tutaj płynnie. Klatki liczymy od 70 i przebijamy pułap 100. The Talos Principle przy 1080 i najniższych możliwych detalach graficznych działa z prędkością 30-50 klatek. W Rocket League rewelacji nie ma, rozdzielczość 1152x648, najniższe detale i skromny przedział klatkowy 25-50. Goner odpala się tutaj w 1920x1080 i trzyma klatki na wysokim poziomie, w dołku 40, w szczycie 70. Stick It to the Man w 720p pozwala na zabawę z klatkami od 30 do 60. Zombie Night Terror działa w Full HD przy klatkach w przedziale 25-50. W Majesty 2 nie możemy sobie pozwolić na Full HD, więc ustawiłem 1600x900. I przy detalach średnich gra działa z prędkością 25-40, czyli zjazd do 720p będzie dobrym pomysłem. Legend of Grimrock ustawiony na detale nisko-średnie uzyskuje 50-100 fpsów i to w rozdzielczości Full HD. Party Hard, Full HD i wiadomo, V-synkowe 60 klatek. Gra działa na wszystkim. Shank pozwolił na Full HD i działa przy stałych 30 klatkach, ale przy wyłączonych efektach Bloom i Blur. The Baconing działa jedynie w 720p i pokazuje przedział 35-60. Przy Full HD gra robi się niegrywalna. Kingdom w edycji Newlands to kolejny tytuł, który najwyraźniej działa na wszystkim. Tutaj w Full HD mamy niemal cały czas 60 klatek na sekundę. Into the Bridge także działa na wszystkim. Na tym zestawie przy rozdzielczości 1080 klatki liczymy od 75 i przebijamy setkę. 720p i minimalne to wszystko, na co stać peceta w Call of Juarez Gunslinger. Klatki skaczą od 25 do 50, ale zdarzają się też dropy do 100. Red Alert 3 przy niskich detalach, ale nie najniższych, jakie da się tutaj ustawić, pokazuje stałe 30 klatek przy Full HD, pomimo tego, że V-Sync jest wyłączony. Okazuje się, że tak skromny zestaw wystarcza też do zabawy w World of Tanks. Aby było to możliwe, trzeba odpalić klienta SD, ustawić rozdzielczość 1600x900, dodać skalowanie i ustawić detale na minimalny poziom. Rezultat to przedział 40-80 fpsów. Przedział 50-60 klatek w Full HD to w Hyper Light Drifter normalka na tym blaszaku. Teoretycznie The Witness tutaj nie działa. Teraz przejdźmy do praktyki. Otóż gra pozwala ustawić swoją własną rozdzielczość i już w 640x360 przy najniższych detalach uzyskujemy klatki z przedziału 25-60. Wygląda trochę jak Cyberpunk na PS4, tylko działa szybciej. W The Stanley Parable max, na jaki możemy sobie pozwolić, to średnie i Full HD. Zobaczymy wtedy przedział 25-60 fpsów. Portal 2 często spadał z klatkami poniżej 20 przy Full HD, więc zbiłem rozdzielczość do 720 i przy detalach minimalnych widzimy klatki w przedziale 40-100. Przywołujący miłe wspomnienia swoją szatą graficzną Messenger śmiga w Full HD i trzyma klatki w przedziale 50-60. Przyznaję, że CSGO dodałem do testowanych tytułów, aby pokazać jakieś dramatyczne naście klatek. Okazało się jednak, że po zjechaniu z detalami na sam dół i ustawieniu rozdzielczości 1152x648, gra podczas zabawy z botami działała z klatkami w przedziale 20-50. Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele poradników na temat zwiększania ilości klatek w CS-ie, to kto wie, może nawet jakiś uparty gracz sprawiłby, że gra zrobiłaby się jeszcze bardziej grywalna. W Teleglitch przy rozdzielczości 1920x1080 mamy dziwne V-synkowe 29 klatek na sekundę. Doom 3 w edycji BFG jest tutaj całkiem płynny w Full HD, ale dopiero po wyłączeniu antyaliasingu oraz motion blura. Framerate jest dość dynamiczny i skacze od 30 klatek do 80. Thomas Was Alone działa przy stałych 60 klatkach, oczywiście w 1080
i przy najlepszych detalach, jeśli ma to tutaj znaczenie. W Space Run ustawiłem Full HD i włączone cienie. Przez większą część rozgrywki widzimy przedział 25-40, sporadycznie klatki spadają do poziomu 11-20, więc zjazd z rozdzielczością mile widziany. Mam takie wrażenie, że League of Legends działa coraz wolniej. Tutaj zdecydowałem się na Full HD i detale niskie i co warte odnotowania są jeszcze niższe do ustawienia. Rezultat to skromne 30-60 klatek podczas treningu z botami. Można się jeszcze ratować niższymi detalami i zjechaniem z rozdzielczością do 720p. Drugi Escapist działa tutaj tak sobie. Maksymalna grywalna rozdzielczość to 720p i przy domyślnych opcjach graficznych widzimy zaledwie 25-40 fpsów. Na koniec sprawdziłem jeszcze demko jawowego Minecrafta. Klatki w tej grze skaczą od 20 do grubo ponad setki. Opcje, jakie ustawiłem, to 720p i prawie wszystko na minimum. Cudów nie ma. Wydajność blaszaka za 50 zł nie powala, ale też nie jest tak, że w nic tutaj nie pogramy, czy nie będziemy mogli komfortowo przeglądać internetu. Jedno i drugie jest tutaj możliwe. Gry mniej wymagające, głównie 2D, działają znośnie, a internet przegląda się tutaj ok. Może nie w stylu 100 zakładek na raz, ale dla użytkownika, który nie ogląda tak internetu, będzie akceptowalnie. Filmy na YouTube działają tutaj bez zacięć, tak jak inne multimedia. Na wattomierzu podczas stresu widzimy max 110 W. PC za 50 zł nadawałby się jako pierwszy komputer dla dziecka, może nawet dla rodziców czy dziadków, ale i tak warto dołożyć chociaż dysk SSD na system. A jakich rezultatów można się spodziewać, jeśli dokonamy solidnej rozbudowy? Przekonajmy się. Podzespoły, których użyliśmy do rozbudowy wersji za 50 zł, nie będą nam potrzebne. Zaczynamy z gołą bazą, która kosztowała 30 zł. Zacznę od karty graficznej. Myślę, że rozsądną opcją będzie tutaj GT 1030. Oprócz 2 GB pamięci, karta może się pochwalić, wiecie co, wszystkie parametry są na ekranie. Ot, jest to bardzo dobra karta do budżetowych zestawów. Jednak jest jedno wielkie ale. Otóż warto się interesować tym modelem tylko wtedy, jak zmusza nas do tego słaby zasilacz. Karta wymaga dla siebie zaledwie 30 W i jest zasilana przez slot PCI Express. Chodzi o to, że obecnie te karty są stosunkowo drogie. Znalazłem sztukę za 250 zł używaną. Za takie pieniądze można kupić o wiele lepszą kartę graficzną, ale będzie też wymagała mocniejszego zasilacza, np. taki oto GTX 760. Który według Tech Power Up jest o tyle procent lepszy. Dlatego nie zawsze będzie to dobra opcja. Ja nie mam wyjścia, skromny zasilacz 200 W, jaki znajduje się w bazie, nie pozwoli na nic więcej. Grafiki GT 1030 są dostępne w wielu wariantach, to jest z chłodzeniem pasywnym i aktywnym oraz w wersji pełnowymiarowej i w niskim profilu. W skrócie, w wielu przypadkach karta GT 1030 będzie ostatnią deską ratunku dla posiadaczy niskoprofilowych OM-ów, czyli wpisuje się w nasz scenariusz idealnie, ale nie jest to żaden cudowny produkt, granie na tej grafice w Full HD nie jest zalecane i karta w wielu przypadkach nie sprawdzi się w parze z hitami AAA. Pomyślicie, że warto byłoby wsadzić tutaj 1050 i owszem, wydajność w grach podskoczyłaby wyraźniej, ale przeszkodą jest właśnie słabe PSU. Dla GTX 1050 zalecany jest zasilacz o mocy 250 W minimum. Nie jest jednak powiedziane, że traficie na taki skromny zasilacz jak ten u mnie, więc jeśli uda się Wam zdobyć mocniejsze PSU, to 1050 jest do wzięcia pod uwagę. Jednak też nie zawsze. Istnieje bowiem coś takiego jak CPU bottleneck i GPU bottleneck. W tym PC-cie nawet z grafiką 1030 procesor jest czasami wąskim gardłem i nieważne o ile lepszą grafikę wepchniemy do środka, to niska wydajność procesora stanie na drodze do uzyskania lepszego wyniku klatkowego. RAM maksujemy do wartości obsługiwanej przez płytę, czyli 8 GB w 4 kostkach po 2. Komplet modułów najtaniej znalazłem za 70 zł. Pamiętajcie tylko, aby upewnić się, czy zadziałają na płytach z chipsetem Intela, bo część działa jedynie z płytami pod AMD. Dalej dodaję dysk SSD na system, 120 GB wystarczy, jednak rozsądniej dodać parę groszy i kupić dwa razy pojemniejszy.
ale do ceny doliczam model 120 GB za 72 zł. Finalnie procesor. Z tym elementem miałem najwięcej problemu. Płyta główna Gigabyte'a, jak już mówiłem, nie pozwala na zastosowanie Xeona, przynajmniej z popularnej serii, np. E5450. Trudno. Tak się składa, że modeli Intela z równie wydajnej serii Q nie brakuje. Problemem są natomiast ceny. Modelem wyjściowym, jaki brałem pod uwagę, był Q6600. Świetny procesor i z pewnością gościł kiedyś u wielu z Was w blaszakach. Dzisiaj można go mieć już za 35 zł. Już teraz powiem, że na stokowych zegarach układ ten uzyskuje jakieś 230 punktów w Cinebench R15. Ale nie zapominajmy o BSEL modzie. Chwila roboty i z tych 230 punktów robi się nagle 290 punktów, zupełnie za darmo. Teraz zerknijmy na inne modele serii Q, na przykład taki Q9400, który kosztuje 3 razy tyle co Q6600 i uzyskuje we wspomnianym teście jakieś 270 punktów. A jak wypada najlepszy procesor, jaki można tutaj zastosować, czyli Q9650? Blado. Niepodkręcony uzyskuje jakieś 300 punktów i kosztuje przy tym 230 zł. Ten model dobrze się kręci i bez trudu wyciśniemy z niego 3,7 GHz, gdzie bazowe taktowanie to 3 GHz i wtedy w Cinebenchu R15 zobaczylibyśmy coś w granicy 380 punktów, ale na pewno nie zrobimy tego na tej płycie z takim chłodzeniem i z takim zasilaczem. Wniosek? Jeśli macie w domu taśmę izolacyjną, kupcie sobie Q6600 i cieszcie się wydajnością o wiele droższego CPU. Inwestowanie w tym konkretnym blaszaku w coś lepszego trochę mija się z celem, a celem jest złożenie budżetowego zestawu, gdzie na każdą złotówkę patrzy się ze wszystkich stron. Jest jednak jedna rzecz, która wyraźnie przemawia za czymś lepszym czy nowszym niż Q6600 – obsługa instrukcji SSE 4.1, której nie ma model 6600, a posiada ją już na przykład Q8400, którego można upolować za 54 zł. Czyli niewiele więcej. Tylko, że 8400 ma mniej pamięci cache. Ech, ten Q9650 wygląda coraz atrakcyjniej. Ale ta cena, 230 zł za takiego starocia, który w dodatku nie rozwinie tutaj skrzydeł, bo nie będzie podkręcony? Pójdę na pewien kompromis. Nie kupię najdroższego procka z serii Q pod socket 775, ale kupię taki, który ma 12 MB pamięci cache drugiego poziomu i obsługuje instrukcję SSE 4.1. Padło na model Q9450 za 93 zł. Zakupy zakończone, cena za całość podskoczyła dokładnie do 515 zł. Gdybym planował pracować na tym kompie dłużej, to pewnie zainwestowałbym jeszcze w jakieś lepsze chłodzenie. Stokowy cooler jest wystarczający, ale na pewno nie jest cichy. Zobaczmy zatem, o ile lepiej zestaw wypada w testach. Cinebench R15 w teście wielorodzeniowym pokazuje wynik 291 punktów, czyli mniej więcej tyle, ile 3 razy tańszy Q6600. Test pojedynczego rdzenia wypada słabo, 75 punktów, to mniej niż E8400. Wyniki Cinebench R20 widzicie właśnie na ekranie. Kolejna test Firestrike. Z zastosowanych podzespołów wyciskamy tyle punktów. Jednak z racji tego, że GT1030 jest podatne na podkręcanie, a w budżetowym PC-cie każda klatka na wagę złota, to pogrzebałem trochę przy zegarach. Rdzeń podbiłem do 1400 MHz, a zegar pamięci ustawiłem na 1800 MHz. Teraz smażymy na oleju palmowym. Firestrike zauważalna poprawa, 3387 punktów, a w grach średnio o 3-4 klatki więcej. W internetach można znaleźć bardziej śmiałe podbicia zegarów, więc warto mieć na uwadze, że z 1030 da się wycisnąć jeszcze więcej. Po podkręceniu odpaliłem jeszcze test TimeSpy, wynik to 1228 punktów. Ostatni test to PCMark, który przeprowadziłem na wszystkich wariantach tego blaszaka. Z procesorem Pentium E2220 i układem ATI mamy 1001 punktów. Po zmianie na CPU E8400 widzimy poprawę, 1428 punktów, a po zmianie procesora, grafiki, dodaniu RAMu i SSD-ka uzyskujemy w tym teście 2270 punktów. Przechodzimy do gier. To chyba oczywiste, że wszystkie gry z tańszego wariantu działałyby tutaj o wiele lepiej, więc nie będę ich znowu pokazywał.
powtórzyłem jedynie test CSGO. Zamiast tego pokażę bardziej wymagające tytuły. Czy Cyberpunka też? Nie, nie róbcie sobie tego. Po serii poprawek ta gra może się nawet komuś spodobać, ale nie na GT 1030 czy na PS4. Choć dla chcących pograć na tym blaszaku w grę CD Projektu jest dobra wiadomość, teoretycznie da się. Nieoficjalne narzędzia usuwające z gry detale, co oczywiście w pozytywny sposób wpływa na klatki, są cały czas udoskonalane i na YouTube znajdziecie filmiki z instrukcją, co zrobić, aby na 1030 w Cyberpunka pograć. Ale ponownie, nie róbcie sobie tego. Mówiłem już, że 1030 nie nadaje się do grania w Full HD, więc naturalnie większość gier odpaliłem w Full HD, a na start opcji izolacja. W 1920x1080 po ustawieniu detali na wysokie, miły przedział 40-80 klatek. Trzeci Resident Evil również działa w Full HD przy miksie ustawień średnich i wysokich. Rezultat to klatki skaczące od 30 do 50. W GTA 5 również średnio wysokie ustawienia graficzne i w Full HD podczas benchmarku ładny przedział od 30 do 60 klatek. CSGO w 1080 i przy wysokich detalach balansuje na granicy płynności. Klatki nie spadają poniżej 30, ale też rzadko dobijają do 50. Prawdopodobnie ktoś zainteresowany tym tytułem i tak będzie grał przy najniższych detalach, a wtedy w dołku mamy zwykle 60 klatek, a na górce ponad 100. Wiedźmin 3 także pozwala odpalić się w 1920x1080, ale detale, jakie musiałem ustawić, to najniższe, a gra i tak nie zachwyca klatkami. Spadają do 100 w najbardziej ruchliwych lokacjach, a najwięcej, ile zobaczyłem, to w granicy 40. Po zejściu do 720p poprawa, klatki spadają już do 20 kilku, a w szczycie widzimy nawet 70. To całkiem nieźle, biorąc pod uwagę specyfikację blaszaka. Grywalne ustawienia w Fortnite to Full HD, profil graficzny na minimum, czyli ze skalowaniem i co ważne, ograniczenie klatek do 30. Bez ograniczenia klatki skaczą od 100 do nawet 60, ale zużycie procesora to stałe 100%, przez to gra ma czkawkę i aż odechciewa się grać. Tutaj widać ten bottleneck procesora, o którym wspomniałem. Więc 30 klatek to wszystko, na co możemy sobie pozwolić na tym sprzęcie w Fortnite. Total War Warhammer 2 pozwolił jedynie na 1600x900 i przy najniższych detalach w benchmarku pokazał średnio 28 klatek na sekundę. Fallout 4 ustawiony na średnie działa w rozdzielczości Full HD z klatkami w przedziale 30-60. Skyrim nie protestował nawet przy wysokich detalach w rozdzielczości 1920x1080. W dołku widzimy 30 klatek, ale bardzo często gra dobija do wbudowanego V-Synca na poziomie 60 klatek. Hitman 2 w najniższych detalach działa całkiem płynnie w Full HD. Klatki utrzymują się w przedziale 30-60, ale chyba lepiej grać w ten tytuł w 720p i przy lepszych opcjach. W Divinity Original Sin 2 ustawiłem rozdzielczość Full HD i wysoki profil graficzny. Podczas potyczek z dużą ilością magii klatki spadają do 30, a poza walką widzimy w szczycie 50. Na koniec łyżka dziegciu. W Kingdom Come Deliverance nie pogramy komfortowo na tym PC-cie właściwie przy żadnych opcjach. Po ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i zjechaniu z detalami na sam dół, a co warte odnotowania, gra wygląda wtedy cały czas świetnie, widzimy na zachętę akceptowalne klatki, ale wystarczy chwila spaceru i zaczyna się solidna czkawka. Na Watomierzu, jak można się było spodziewać, mamy już wyższe wartości. Największe wskazanie, jakie zanotowałem, to 170 W. W codziennych zastosowaniach jest o niebo lepiej niż w wariancie podstawowym. 8 GB RAM-u to całkiem znośna ilość na dzisiejsze czasy, więc internet przegląda się tutaj bezkompromisowo. Dysk SSD również dodaje komfortu, a lepszy układ graficzny pozwala płynnie odtwarzać filmy w 4K. Czy warto więc składać takiego blaszaka? Raczej nie. Choć wydajność nie jest dramatyczna i z pewnością moc zestawu wystarczy wielu użytkownikom, to problemem kolejny raz jest cena. Bo za 500 zł można poskładać wydajniejszy zestaw, który nie będzie ograniczany słabym zasilaczem. Odejmę cenę dysku SSD, którego nigdy nie dodaję do zestawów, i dodam w to miejsce 4 zł na talerzowy dysk 80 GB, czyli wyszłoby 447 zł. Teraz pogdybajmy przez chwilę.
Jeśli wziąłbym bazę w postaci peceta za 200 zł, którego składałem, odjął zastosowaną kartę graficzną i w to miejsce dodał do niego grafikę GTX 760 za 250 zł, którą już przywołałem, to wyszłoby 404 zł. I już byłby to lepszy zestaw. Warto jednak przemyśleć sens kupowania płyty pod socket 775 z dwoma bankami na pamięć, więc rozsądniej jest dodać jeszcze kilkadziesiąt złotych na lepszą płytę z czterema bankami lub taką, która obsługuje DDR3. I kolejne kilkadziesiąt złotych, aby podnieść ilość pamięci do 8 giga. Przy odrobinie szczęścia i przy dużym pokładzie cierpliwości uda się zdobyć wszystkie podzespoły, nie wydając więcej niż 500 zł. Baza danych 3DMark podaje, że średnia ilość punktów w teście FireStrike przy procesorze E5450 i karcie GTX 760 wynosi 5473, czyli o wiele więcej niż nasz wynik. To jednak tylko teoria. Na praktykę przyjdzie czas innym razem i przekonamy się wtedy, ile da się wycisnąć z zestawu za 500 zł. Muszę przyznać, że z zakupu bazy jestem bardzo zadowolony. Za 3 dychy nie tylko nabyłem niemal kompletny zestaw, to w bonusie dostałem jeszcze nagrywarkę DVD, których w moim hobby nigdy za wiele, oraz czarną stację dyskietek, która sama warta jest jakieś 15 zł. I coraz rzadziej udaje się znaleźć działającą sztukę w takim kolorze. Jakiś czas temu produkowałem się na temat niskoprofilowej obudowy jako dom dla retropeceta i okazuje się, że IBM-owska obudowa też będzie dobrym wyborem, bo w odróżnieniu od wielu modeli konkurencji, gdzie zastosowano customowe MOBO i innej nie udaje się zmieścić, tutaj możemy osadzić zwykłą, ogólnie dostępną płytę. To naprawdę fajne czasy, kiedy za grosze można poskładać peceta i do tego grać za darmo, bo duża część gier, które pokazałem, pochodziła od Epica, który jak wiadomo od dawna rozdaje fajne tytuły za free. I tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć!